Mówili do niego: pastorze, pastorze, twoja żona jest tutaj, twoja żona przyszła. Wtedy otworzył oczy i zawołał mnie. Odpowiedziałam, zaczęłam go prosić, by nie odchodził, by mnie nie zostawiał samej z dziećmi. Nie wolno ci tego robić. Zapytał, gdzie się znajduje. Powiedziałam, że w szpitalu Borromeo. Powiedział, że jeśli go kocham i nie chcę, by tutaj umarł, mam go zaraz wziąć do jego lekarza w Aueri. Gdy ruszyliśmy, mój mąż powiedział mi, żebym zatroszczyła się o dzieci i służbę, w której był zaangażowany, że on już zbudował dla nas dom i mam się nie martwić, że na pewno dam sobie radę ze wszystkim, że pewni ludzie umierają wcześniej i on jest jednym z nich, że jego podróż dobiegła końca. Zaczęłam płakać, już czując się wdową. Zaczęłam wyobrażać sobie wszystkie cierpienia, które mnie czekają w przyszłości. Lamentowałam i płakałam. Trzymali mnie i pocieszali, żebym nie płakała, żebym się trzymała. Gdy dotarliśmy w końcu do Federalnego Centrum Medycznego, było już za późno. Powiedzieli, że nie mają teraz czasu. Nie było w pobliżu lekarza. W końcu przyszedł jeden razem z pielęgniarką, by zobaczyć, o co chodzi. Powiedzieliśmy, że człowiek ten miał wypadek. A oni na to, że już za późno, że on przecież nie żyje. Powinniśmy go zawieźć do kostnicy. Popędziliśmy dalej do kliniki Saint-Denis i napotkaliśmy doktora Josie. On zbadał go dokładnie i orzekł, że już nie żyje, że będzie lepiej, gdy go przewieziemy do kostnicy. Powiedziano mi, że brał udział w wypadku drogowym w Onitsha. Gdy go badałem, przyjrzałem się dokładnie klatce piersiowej. Nie było ruchów respiracyjnych. Obsłuchałem stetoskopem i stwierdziłem, że płuca nie pracują. Próbowałem także wysłyszeć pracę serca i całego układu krążenia. Stwierdziłem, że serce nie bije i tętno zanikło. Obejrzałem też gałki oczne, były zamglone i nieruchome. Byłem przekonany, że pacjent nie żyje i należy go przewieźć do kostnicy. Nie wiedziałam, co robić. Serce waliło mi tak, jakby chciało wyskoczyć. Krzyczałam przerażona. Z kliniki było niedaleko do wioski Aueri. Powiedziałam, byśmy wszyscy pojechali do domu i powiedzieli ojcu, co się stało, że jego rodzice są w domu. Ruszyliśmy w stronę jego rodzinnej wioski. Gdyśmy tam dotarli, dołączył do nas ojciec męża. Wtedy wieczorem, w piątek koło północy, jego żona dotarła tutaj z martwym ciałem. Gdy to zobaczyłem, aby uniknąć tłumu gapiów, razem zabraliśmy go do kostnicy. Przynieśli go tutaj razem, ojciec i żona zmarłego. Nie było w nim życia, serce stało, nie było śladu oddechu. Przyjęliśmy go jako nieżywego, jako ciało. Potem jeszcze raz sprawdziłem, był całkiem sztywny. To pozwoliło nam zacząć zwykłą procedurę. Wpisałem go i przeniosłem do kolejnej izby na mary. Grabarz zapisał nasze nazwisko, daliśmy mu 1000 naira, by kontynuował swoją pracę. Następnego dnia, w sobotę, pojechałem do Onitsha, by przywieźć dzieci i synową, a także mego najstarszego syna, który też mieszkał w Onitsha. Przywiozłem ich wszystkich tutaj do domu. Później poszliśmy wszyscy spać, synowa płakała. Ale ja zaczęłam wzywać imienia Pana. Zaczęłam Bogu przypominać Jego obietnicę. A pierwsza, którą Bóg dał mi w tym roku, była ta z Izajasza, 61 rozdziału, że nie doświadczę już w domu żadnych tragedii, że będę nazwana miastem Pana, że jeżeli cokolwiek miałoby się stać złego, mam trzymać Boga za słowo. Oto jedna z takich tragedii. Ona spadła na mnie, a Ty obiecałeś, że mnie to nie dotknie. Dlaczego? Twoje obietnice zawsze motywowały mnie, by trwać przy Tobie mocno, a wtedy gwałt mnie nie dotknie. Inny wiersz, który zawsze był ważny dla mnie, to ten z Hebrajczyków, rozdział 11, wiersz 35. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie. Za każdym razem, gdy go czytałam, dawał mi siłę, by uchwycić się Boga i działać. Tej nocy to wszystko na nowo mi się przypomniało i wtedy postanowiłam: nie, to nie może się tak zakończyć. Muszę zrobić coś, co potwierdzi wiarygodność Boga. W sobotę, gdy jeszcze wszyscy spali,
Żona mojego syna przyszła do mnie. Powiedziała mi, że nie może przestać myśleć o mężu, że powinniśmy go zanieść do Onitsha, do pastora Bonke. Mój teść też to musiał przemyśleć. Oboje musieliśmy. Później poszedł do nich i wszystko zaplanował. Zanim ja przyszłam, już umieścili ciało męża w trumnie. Poszłam tam z najstarszym synem Wiktorem. Musiałam jednak syna trzymać z daleka, by nie zobaczył ojca. Przedtem cały czas mnie pytał, gdzie jest mój tata. Odpowiadałam, że jest w wiosce. Gdy do niej dotarliśmy, znowu zapytał, gdzie jest jego tata. Powiedziałam, że jest Onitsha. Zwodziłam małego chłopaka, w końcu się rozpłakał. Siadłam z przodu karetki, syna wciągnęłam ze sobą, drugi też się dosiadł. Pojechaliśmy na to miejsce. Gdy dojechaliśmy do GREA, zobaczyłam kogoś i zapytałam, czy wiesz, czy Bonke już przyjechał? Bonke był tutaj 2 grudnia 2001, by ogłosić ewangelizację świata życia królestwa, pion ewangelizacyjny tej wspaniałej służby. Rozreklamowaliśmy to wszędzie. Zapraszaliśmy wszystkich znajomych, że będzie modlił się o chorych, że będzie się modlił o mieszkańców Onitsha. Byliśmy na scenie, około 1:00 Bonke przemawiał. Nagle ktoś przyszedł do mnie i powiedział, że przywieźli karetkę jakiegoś człowieka, trumnę. Razem siedzieliśmy koło siebie w kościele. Nadbiegł pomocnik i powiedział, że jest bardzo pilna sprawa. Starają się wnieść do kościoła jakieś ciało. Musieliśmy zbiec z 4. piętra na dół. Gdyśmy zeszli, zobaczyliśmy karetkę. Jeden z pastorów w międzyczasie polecił mi wynieść trumnę na górę. My powiedzieliśmy, by znieśli go z powrotem. Najpierw chciałem porozmawiać z żoną tego człowieka. Chciałem ją najpierw zobaczyć. Przyprowadzili ją do nas. Stanęliśmy w cieniu. Zapytałem, co się właściwie stało. Czułam Bożą obecność w tym miejscu. Byłam przekonana, że mój mąż zostanie wskrzeszony. Skonsultowałem się z drugim pastorem. Powiedziałem, że byłby to wielki szok dla wszystkich, gdybyśmy wnieśli martwe ciało do kościoła. Że Bóg jest Bogiem niezależnie od miejsca i kiedy On chce zrobić cud, miejsce nie gra roli. Była tam ochrona, ludzie z bezpieczeństwa krajowego i federalnego, nigeryjska służba bezpieczeństwa, policja drogowa. Polecili, by karetka stanęła blisko i zażądali otwarcia trumny. Chcieli się upewnić, że nie wnosimy bomby, mówiąc, że są to zwłoki. Zobaczyli trumnę ze zwłokami. Kazali zamknąć trumnę. Lokalny szef ochrony nakazał, by usunąć trumnę. Wtedy żona zaczęła krzyczeć i wołać: wierzę, że on wstanie do życia. Wierzę. Zaczęła lamentować. Stojący obok ludzie zaczęli się kłócić. Niektórzy mówili, wnieście go do piwnicy, inni nie wolno. Zaczęła się przepychanka. W końcu mój syn nakazał, by znieśli go do piwnicy i wyciągnęli z trumny, że nie wolno wnosić trumny do kościoła, bo ludzie wpadną w panikę i uciekną. Po pierwsze, mieli go wyciągnąć z trumny. Kilku ludzi nam w tym pomogło. Wyciągnęli i znieśli tutaj na dół. Szybko wbiegliśmy do centrum młodzieżowego. Szukaliśmy miejsca, gdzie można by go położyć. Zestawili 2 stoły. Jego głowa leżała właśnie tutaj, a nogi po drugiej stronie. To było pierwsze miejsce, gdzie można było rozłożyć ciało. Kontynuowaliśmy zebranie, aż Bonke zakończył. Modlił się o ludzi. Po skończeniu modlitwy zabrałem go do biura. Ktoś wbiegł i zawołał: on oddycha, już oddycha. On zaczął łapać oddech, jeden po drugim. Ja i mój przyjaciel, pastor Luke i Bekwe, zaczęliśmy się modlić. Gdy go dotknąłem od głowy do nóg, był jak ryba.
Jego dłonie takie same. Nawet niektórzy zrobili mu zdjęcia. Jego ręce leżały po bokach. On tak właśnie leżał. A więc zaczęliśmy się modlić. Cały czas modliliśmy się, modlili, modlili. On oddychał. Jego oddech powoli, powoli powracał. Ktoś wszedł i zebrał naszych w głównej sali. Wszyscy się modlili. Czasami przerywałem i mówiłem, a teraz zaśpiewajmy pieśń. Śpiewaliśmy i modliliśmy się. Wszyscy stali tu dookoła. Oni chcieli widzieć. Chcieli widzieć, co się w końcu wydarzy. Mówiliśmy ludziom, by wyszli, by było więcej powietrza. Wszyscy byliśmy spoceni. Jego żona siedziała tutaj, na ławeczce. A myśmy się modlili i modlili. Gdyśmy się tak modlili, w pewnym momencie zobaczyliśmy, że otwiera oczy. Życie zaczęło powracać. Powiedziałem do mojego przyjaciela, pastora Luka, wiesz, oni mówili, że już leżał 3 dni w kostnicy. Spróbujmy go masować. On zaczął masować prawą rękę, ja zająłem się lewą ręką. Zaczęliśmy je uciskać, by wróciło życie. Podczas gdy modlitwa wciąż trwała, zaczęło bić serce. Zaczęło się rozgrzewać. On już oddychał, a myśmy masowali ręce. Po chwili zobaczyliśmy, że wraca do nich życie. Położyliśmy mu ręce na piersi. Następnie zająłem się masażem szyi i po chwili poczułem, że wraca do niej życie. Mogłem ją obrócić. Przedtem była całkiem sztywna. Teraz mogłem ją lekko skręcić. Ja chwyciłem za mikrofon i ogłosiłem wszystkim ludziom, że martwy człowiek, którego tutaj wniesiono, oddycha. Jego ojciec wtrącił, jednak pomimo tego, że oddycha, jego ciało jest ciągle jak ze stali. Nagle zaczęli wołać do mnie, bym się obrócił i zobaczył, dlaczego wszyscy krzyczą. Wszyscy już tam byli, wypełnili cały pokój, chcieli na własne oczy zobaczyć. Gdy tak krzyczeli, zobaczyłem, że ten człowiek podskoczył. Zostawiłem tego, z którym stałem i podbiegłem. Chwyciłem go w taki sposób. Gdy zaczął oddychać, nagle podskoczył i jeden z ludzi go objął. Wtedy on powoli rozejrzał się dookoła. Zdecydowano, że wyniosą go na górę. W sali na dole był zbyt duży ścisk. Wtedy poprosił o swoje kartoteki. Bałem się, że gdy tu zostaniemy, ludzie nas zmiażdżą. Dlatego powiedziałem, weźmy go na górę. Szliśmy po schodach do góry. Kiedy byliśmy na górze, nagle poprosił. Wody, wody. Chciał się napić wody. Zawołałem, przynieście wody, niech dostanie wody. W tym czasie on znowu zaczął mnie prosić. Mój rejestr. Powiedziałem mu, że ten rejestr używany jest przez wroga, by go oskarżać. Próbowałem go uspokoić. Wnieśliśmy go do biura pastora Chrisa pod wentylator. Tam go posadziliśmy pod wentylatorem. On ciągle pytał, gdzie jest mój rejestr? Gdzie jest mój rejestr? Wtedy przyszedł Memerach i stwierdził, że w tym pokoju jest duszno i żebyśmy go przenieśli do głównej sali, gdzie będzie więcej powietrza i lżej mu będzie się oddychać. Tak więc zanieśliśmy go tam, za nami szli ludzie. Nagle zobaczyliśmy, że wchodzi wielu z zewnątrz. Wiadomość musiała się już roznieść. Gdy weszli, zobaczyli, że człowiek ten siedzi. Pojechałem do rodzinnej wioski z baranem. Dałem go ojcu i powiedziałem, że jeszcze przywiozę worki ryżu, bo zbliżają się święta. Jadąc z powrotem do mojego domu, musiałem przejechać przez głęboką dolinę. Wąwóz jest bardzo, bardzo stromy. Kiedy zjeżdżałem w dół, wysiadły mi hamulce w Mercedesie 230E. Próbowałem zapanować nad samochodem, ale nie udało się. A ponieważ jest to bardzo niebezpieczne miejsce, nad przepaścią ustawiono kamienne słupy.
Mój samochód uderzył w taki słup, moja klatka piersiowa nadziała się na kierownicę. Pamiętam, zacząłem wymiotować krwią. Krew płynęła mi też z nosa. Jechał ze mną jeszcze jeden człowiek. On też był ranny. Ludzie zaczęli się zbierać dookoła. Pamiętam, wyciągnęli mnie zza kierownicy. Tylko tyle pamiętam. Kiedy znalazłem się w szpitalu, odzyskałem przytomność. Rozejrzałem się i zobaczyłem te wszystkie rzeczy, które do mnie przyczepili. Zażądałem, by przyszła żona. Gdy ją przyprowadzili, powiedziałem jej, że chcę, aby mnie przewieźli do doktora Mizriki w Aweri, bo on był moim lekarzem. Kiedyś byłem ranny i on się mną wtedy dobrze zajmował, a więc teraz zażądałem, by zabrali mnie do niego. Wtedy zabraliśmy go stamtąd, pojechaliśmy do Aweri. Pastorzy i inni chcieli jechać ze mną. Miałem kłopot z oddychaniem, bałem się, że coś się może zdarzyć po drodze. Zażądałem, by pozwolili mojej żonie jechać ze mną w karetce. Byliśmy tam razem. Wtedy we wnętrzu karetki zobaczyłem dwa anioły. Przestraszyłem się i chciałem zaraz opowiedzieć o tym, co widzę. Ale jeden z nich zamknął mi usta. Nie mogłem nic o nich mówić. Powiedziałem jeszcze żonie, by zajęła się kościołem i o kilku innych sprawach, o których myślałem, że powinna wiedzieć. Ci dwaj aniołowie zabrali mnie i udaliśmy się do miejsca, gdzie następnie przekazali mnie innemu aniołowi. Ten zabrał mnie gdzieś. Powiedział, że pokaże mi teraz raj. To właśnie mi powiedział, bo rozmawiałem z nim tak, jakbym rozmawiał z człowiekiem. Ja zadawałem mu pytania, a on na nie odpowiadał. Trzymał mnie jak przyjaciela. Tak więc powiedział mi, że teraz wyjdziemy do raju. Weszliśmy tam. Zobaczyłem tłum ludzi wyglądających dokładnie tak jak ten ze mną. Ten anioł ze mną. Anioł, który szedł ze mną, nosił biały strój. Jego ciało też było całkiem białe. Szaty jego były białe, ale wydawało mi się, że nie można ich zdjąć z ciała. Tak więc, gdy zobaczyłem tłum, wyglądali dokładnie tak jak ten ze mną. W sercu pomyślałem, zobacz, gdzie zebrały się anioły. Wtedy on mi powiedział, że tutaj właśnie przebywają święci, którzy umarli. Przez chwilę patrzyłem na nich, kiedy śpiewali na chwałę Bogu tak pięknie. Wiecie, wydawało się, że jakaś siła w tym miejscu kontroluje wszystko, co robią. Gdy chcieli podnieść ręce, podnosili je razem. Nikt nie był szybszy czy spóźniony. Gdy chcieli się pokłonić, razem się pochylali. Nikt nie był szybszy, nikt się nie spóźniał. Tak jakby jakaś siła nimi sterowała, gdy robili te rzeczy. Słyszałem wiele instrumentów muzycznych, ale żadnego nie zobaczyłem. Gdy to przeżywałem, pragnąłem tylko jednego, wejść i dołączyć do nich. Nawet się ruszyłem. On powiedział jednak, nie, jeszcze muszę ci wiele pokazać. Nie wchodź tam. Zaraz potem powiedział, a teraz zobaczymy miejsce, które Jezus obiecał. Czy rozumiecie, co mówię? Zabrał mnie na cudowne miejsce. Tak naprawdę to, co zobaczyłem, jest nie do opisania. To była wspaniała, fantastyczna posiadłość. Budynek wyglądał jak ze szkła, ze złota albo jeszcze czegoś. Nawet kwiaty wyglądały jak ze złota. Gdy tak podziwiałem tę rezydencję, anioł powiedział, że Jezus już ją ukończył, ale święci jeszcze nie są gotowi. A potem powiedział, zobaczymy teraz piekło. To było na koniec. Tak właśnie było. Z raju, tak jak mówił, przenieśliśmy się do następnego miejsca. Wcale nie lecieliśmy ani nie przechodziliśmy. Po prostu znaleźliśmy się w nowym miejscu. Powiedział, zobaczmy posiadłość. I już tam byliśmy w mgnieniu oka, w miejscu, które wyglądało jak pałac. Teraz z tego pałacu on powiedział, odwiedźmy piekło. W okamgnieniu byliśmy na nowym miejscu. Znaleźliśmy się przed wielką, potężną bramą. Nad bramą był napis, witamy w bramie piekła. Gdyśmy się tam znaleźli, anioł uniósł rękę w taki sposób. Kiwnął w dół i brama otworzyła się z wielkim hałasem.
Brama się zaraz otworzyła. Usłyszałem krzyki. Gdy tam zajrzałem, zobaczyłem ludzi takich jak my. Byli zwykłymi ludźmi. Mieli na sobie ubrania, zwykłe ciała. Niektórzy byli czarni, inni biali. Oni wyglądali tak jak my po drugiej stronie. Krzyczeli. Było wiele bólu, cierpienia, lamentów. Miałem wrażenie, że jak tylko otworzyła się brama, oni zaraz mnie zauważyli. Nie myślę, że widzieli anioła, który stał tuż koło mnie, gdyż tylko do mnie zwracali się o pomoc. Oni wołali do mnie. Błagali o pomoc. Zapamiętałem szczególnie jednego, bo jestem pastorem, jednego, który mnie bardzo poruszył. Wołał, ja jestem pastorem, ja tylko ukradłem trochę pieniędzy z kościoła, zwrócę wszystko natychmiast. On mówił, że chce je oddać, a ja mu mam w tym pomóc. Odczuwało się wielkie udręczenie i mękę. Nie widziałem płomieni, nie widziałem ognia, ale ludzie wyglądali, jakby dusili się w ogniu. Te wszystkie rzeczy, które pokazywał mi anioł, ja zapisywałem w rejestrze. Anioł dał mi księgę i pióro. Ja to wszystko spisywałem. Nawet gdy się tutaj przebudziłem, najlepiej pamiętałem właśnie ten rejestr. Dlatego ciągle pytałem, gdzie jest mój rejestr. Oni nie rozumieli, o co mi chodzi. Tak więc wszystko to spisałem, choć teraz myślę, że zapisywałem to w mojej pamięci. Gdy wołałem do niego o pomoc, odpowiedział, że da mi jeszcze jedną szansę, że powrócę. On powiedział, że żądanie bogacza z piekła zostało uwzględnione w tym pokoleniu. Nie rozumiałem tego. Dopiero teraz, gdy przebudziłem się i czytałem Biblię, zobaczyłem, że bogacz prosił, aby ktoś z umarłych powrócił na ziemię. Żądanie bogacza zostało uwzględnione w naszym pokoleniu jako ostatnie ostrzeżenie. Powiedział też, że dostaje okazję, by powrócić na ziemię i przekazać ostatnie ostrzeżenie dla obecnego pokolenia. Tak, to było 30 listopada, piątek wieczorem. Został przywieziony przez ojca i żonę czerwoną karetką Volvo. Przekazali mi ciało, położyliśmy je tutaj na pierwszą kontrolę. Kiedy już wyszli, ja wypełniłem dokumenty konieczne, by przygotować pogrzeb. Dałem im rachunek zgodnie z procedurą i wyszli.
Teraz jesteśmy w kostnicy, w drugiej izbie. Tutaj właśnie go złożyliśmy. Tutaj na tych marach położyliśmy jego ciało tamtej nocy. A to jest trumna, w której został przewieziony do Onitsha, gdzie został wskrzeszony. Tu jest jeszcze wata, którą wsadziliśmy mu do nosa. Skarpety na nogi, rękawice, które założyliśmy na ręce. To był ten dzień, pamiętna niedziela. Tutaj położono go przed podróżą do Onitsha. W niedzielę z samego rana przyszła jego żona i wołała, że w mieście jest Boży mąż Reinhard Bonnke. Tak, to jest dla mnie szok. Oglądanie martwego człowieka, kogoś, który przecież nie żył, a teraz żyje. To jest szok. Ciągle patrzę na niego, z nim rozmawiam. Bogu niech będzie chwała. Do tej chwili się go boję. Widziałem wszystko w piątek, a teraz coś zupełnie innego. Tylko Bogu możemy dziękować. Mnie samemu trudno w to uwierzyć. Nie mogę uwierzyć. Gdy o tym czasie, w poniedziałek, przyszedł do mnie, ciągle pachniał balsamem. Cały był tym zapachem przesiąknięty. Ale teraz już tego nie czuję. Ja wiem, że człowiek martwy może z martwych wstać, ale nigdy nie słyszałem tego o kimś, kto przez 3 dni leżał w kostnicy. To ochroniarz wyciągnął jemu watę z nosa, rozwiązał ręce. To jest niesamowite, aż niewyobrażalne. Gdy razem z aniołami opuszczałem karetkę, wiedziałem, że to anioły mnie zabierają, bo jestem wierzący. Słyszałem już takie historie. A więc, gdy zobaczyłem ich, poznałem, że są to anioły. Wiedziałem, że właśnie umieram. A potem już straciłem świadomość. Nie pamiętałem nawet żony, dzieci, domów, samochodów, czegokolwiek, co wiązało się ze mną. Bóg mnie w życiu błogosławił, ale o tym wtedy nie pamiętałem. Wtedy, w tę niedzielę, kiedy się obudziłem, słyszałem wiele głosów, zobaczyłem wiele rąk trzymających mnie. Ktoś mówił: trumna, kostnica, 3 dni. Nie rozumiałem, o co chodzi. Nie zadawałem pytań aż dopiero w domu. Żona mi wszystko opowiedziała. Powiedziałem żonie, że od tej chwili chciałbym zamknąć się w łazience i wyjść dopiero wtedy, kiedy osłabną we mnie przeżycia mojej niebiańskiej podróży. Bo nie chcę stracić nic z nieba. Tak właśnie jej powiedziałem. Nie chciałem przeżywać jeszcze problemów zwykłego życia. Nie byłem na to gotowy. To wszystko sprawiło, że żyłem w wielkiej bojaźni Bożej. Gdy wprowadzili go do tej sali, zobaczyła go sparaliżowana kobieta, która weszła tu ze szczudłami. Zaraz odrzuciła szczudła. Ona nie chodziła, ona zaczęła biec. Nie zapomnę reakcji jej męża. Ta kobieta podbiegła i chciała objąć swojego męża, a on jej nie pozwolił. Powiedział: nie dotykaj mnie, ja jestem grzesznikiem. Grzeszyłem. Jeśli mnie dotkniesz, znowu możesz być kaleką. Potem podbiegł do ołtarza, podniósł ręce i zaczął z płaczem wołać do Boga, by przebaczył mu wszystkie grzechy. To było niesamowite. Where's the love that conquers all? It's so easy to be human, so human to give in. But when I reach beyond my weakness, I'm reminded once again the power is still where it's always been.
it's always been. It's where it's always been. Where's the passion for the mission? Where's the fervor of our faith? Where's the evidence of grace? Where's the love that finds compassion in the sea of unity? Where's the truth that sets men free? In a world that holds no answer, every heart will someday find that everything they've lost. Where it's all.